Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo. Tym razem dotykamy ponownie ketokłamstwa, a mianowicie poglądu, który gdzieś tam funkcjonuje, że aby palić tkankę tłuszczową musi być w głębokiej ketozie. Oczywiście po części odnosi się do, do tego, co już było mówione w jednym z wcześniejszych odcinków ketokłamstw, kiedy to Mówiliśmy o tym, że wysoki poziom ciał ketonowych absolutnie nie musi wiązać się z tym, że będziesz wykorzystywać Twoją własną tkankę tłuszczową jako źródło paliwa. Jest to w zasadzie to samo zagadnienie, omówione troszeczkę z innej strony. Więc jeżeli chodzi o wykorzystanie tkanki tłuszczowej, dobrze by było odnieść się do podstaw, takich jak na przykład cykl krepsa, cykl kwasu cytrynowego, gdzie w zasadzie w procesie wytwarzania energii mamy możliwe do wykorzystania e, trzy drogi, gdzie bardzo ważnymi elementami są e, takie elementy, jak e, szczawioctan i acetylokoenzym A, który może być e, wytwarzany na drodze beta, oksydacji kwasów tłuszczowych lub glikolidzie poprzez pirogronian. I teraz e, tak, w zasadzie można by powiedzieć, że jeżeli chodzi o wykorzystanie tkanki tłuszczowej jako źródła paliwa. E, dobrym uwarunkowaniem jest e, wytwarzanie e, większych ilości sztawioctanu i acetylokoenzymu. Teraz w takich okolicznościach, czyli generalnie rzecz biorąc, w momencie kiedy mm, Mówimy konkretnie o wykorzystaniu tłuszczu jako źródła paliwa. Dostępność węglowodanów e, czy białek jest generalnie uwarunkowaniem wcale nie blokującym wykorzystania tłuszczu jako źródła paliwa. Oczywiście cofnijmy się do tego, co mówiłem już em, poprzednio, a mianowicie. Mamy możliwość tutaj wykorzystania oczywiście kwasów tłuszczowych, które dostarczamy w pożywieniu, i mamy możliwość wykorzystania kwasów tłuszczowych, które mamy zgromadzone w postaci tkanki tłuszczowej. Tak? W związku z tym, teraz powiedzmy, jeżeli chodzi o wskazania, które dawałyby nam informację zwrotną odnośnie tego, że wykorzystujemy tkankę tłuszczową. Wrócę jeszcze raz do tego zagadnienia. Wskazaniem byłaby dobra relacja, jeżeli chodzi o relację poziomu ciał ketonowych do poziomu glukozy. Natomiast, tak jak mówiliśmy, BHB nie jest wcale najlepszą miarą. Najlepszą miarą byłby byłoby uwzględnienie relacji glukozy do poziomu ciał ketonowych w oddechu z racji tego, że aceton, no uznajmy za pewnego rodzaju opary aceto-octanu. Wynika to ze specyfiki procesów zachodzących w cyklu kwasu Cytrynowego. Generalnie rzecz biorąc, nie wchodząc może za mocno w szczegóły, bo ten odcinek może stać się niesłychanie nudny. Chodzi o to, że w przypadku, kiedy e, poziom acetonów oddechu wzrośnie, a może on być e, po części niezależny od poziomu BHB we krwi, Mamy do czynienia z wykorzystaniem tkanki tłuszczowej jako źródła paliwa. Teraz, generalnie, jeżeli chodzi o poziom glukozy we krwi, zauważ, deficyt kaloryczny jest zazwyczaj czymś, co będzie powodowało, że nasz poziom glukozy będzie stabilny. Teraz, idąc dalej, jeżeli chodzi o deficyt kaloryczny, tutaj chociażby pod uwagę wziąłbym przede wszystkim wskaźnik sytości. Wskaźnik sytości, gdzie generalnie najgorzej. I to jest badanie bardzo stare, bo to jest badanie z 95 roku. Gdzie najgorzej? Zauważ, wypadają te rodzaje pożywienia, które są na samym dole, czyli połączenie tłuszczów i Cukrów, tak? Zauważ, że w zasadzie, tak jak generalnie zmniejsza się w miarę upływu czasu spożycie węglowodanów w sposób nieznaczny, tak automatycznie podwyższa się spożycie tłuszczów, głównie, głównie z tytułu produkcji tłuszczów roślinnych, których spożycie w zasadzie od lat 20. zeszłego stulecia. Bardzo, ale to bardzo mocno rośnie. Zauważ, że generalnie gdybyśmy brali pod uwagę wskaźnik sytości, o którym będę mówił wielokrotnie jeszcze, bo on może być na przykład uzależniony od zawartości niektórych minerałów, witamin i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym dobrze było sobie dobierać taki rodzaj pożywienia, który daje Ci możliwość po prostu odczucia sytości, tak? Tak jak na przykład mówimy o ziemniakach, tak jak mówimy o e, owsie, tak jak mówimy tutaj na przykład o m, takich rzeczach jak m, powiedzmy makaron pełnoziarnisty. Oczywiście m, m, zazwyczaj spodziewasz się tutaj informacji związanych z dietą ketogeniczną, natomiast tutaj na potwierdzenie dam ci. E, na potwierdzenie tego, że nie jestem fanatykiem, tak? I uwzględniam, że rzeczywistość może się układać inaczej, aniżeli ta rzeczywistość tworzona przez keto rzeczywistość. Zauważ jest wielu kulturystów, którzy naprawdę mają niewielko, niewielki, niski poziom tkanki tłuszczowej, naprawdę są. Potężnie budowania. Oczywiście, tak, możesz powiedzieć, że to jest wynik tylko i wyłącznie hormonów, ale oczywiście, że nie tylko hormonów, tak? Hormony mają duże znaczenie. Natomiast, którzy spożywają węglowodany w sposób taki, że mają wysoką odżywczość, czyli im wyższa odżywczość, im wyższa sytość, tym większe prawdopodobieństwo, że jesteś w stanie wejść w, w stan, Deficytu kalorycznego. Generalnie rzecz biorąc, gdybyśmy się dobrze za, 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 tutaj, powiedzmy, patrzyli na wskaźniki sytości, tłuszcze roślinne absolutnie takiej sytości nam nie dają. Największą sytość dają na przykład w przypadku, kiedy mówimy o odycie ketogenicznej i pokarmach zawartych, przede wszystkim pokarmy bogate w białko. Więc tutaj, jeżeli chodzi o opowiedzmy przykładów, przykłady kulturystów, które przytaczam na przykład na szkoleniach, na szkoleniach typu ketomasa, czy na szkoleniach związanych z wycinką na diecie ketogenicznej i nie tylko, automatycznie będziemy mówili o pokarmach, które są bogate w białko, które dają nam możliwość doświadczania większego poziomu sytości. I tu w zasadzie na tym chciałbym zakończyć, reasumując jeszcze raz, że Poziom ciał ketonowych, szczególnie we krwi, ma się nijak do wykorzystania tkanki tłuszczowej. To w zasadzie, jeżeli chodzi, jeżeli chcemy posługiwać się już nomenklaturą ciał ketonowych, dobrze by było sobie mierzyć ciała ketonowe z oddechu i w zasadzie to dopiero taki poziom, powiedzmy tych ciał ketonowych, może nam dać znać, że wykorzystujemy tkankę tłuszczową jako źródło paliwa, natomiast zauważ, wcale nie musi to być dieta ketogeniczna. Nie musi to być wcale dieta ketogeniczna, tak? e, istnieje wiele elementów, które można by zastosować, aby poza protokołem diety ketogenicznej ustabilizować swój poziom cukru e, i mieć e, deficyt kaloryczny. Oczywiście, to wszystko zależy od uwarunkowań indywidualnych, to wszystko zależy od każdego z nas. Natomiast, żebyśmy mieli tego świadomość, tak? bo bardzo często mówię, chcę uniknąć tego rodzaju fanatyzmu, gdzie, bycie, gdzie bycie w, na diecie ketogenicznej, powoduje, że automatycznie odrzucamy jakiekolwiek inne opcje. W związku z powyższym, jeszcze raz, nie musi być w głębokiej ketozie, aby wykorzystywać tkankę tłuszczową. No i powiem Ci szczerze, że wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie robiąc różnego rodzaju redukcje, absolutnie podejrzewam, że mój poziom ciał ketonowych bardzo mocno spadał i był na bardzo niskim poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o, krwi, jeżeli chodzi o krew, natomiast poziom ciał ketonowych w oddechu był na wyższym zdecydowanie poziomie. No i tu mogę powiedzieć jedno. Jeżeli chodzi o takie odczucie związane z utratą tkanki tłuszczowej, niektórzy nawet wiedzą już o co chodzi, że jest to charakterystyczny smak w ustach, charakterystyczny oddech, który powoduje i czyni zadość temu, że czuje, że wykorzystuje tkankę tłuszczową jako źródło paliwa. W związku z tym na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz serdecznie Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas, serdecznie pozdrawiam, najlepszego, trzymaj się, cześć.